Witamy w czwartym odcinku podcastu Niezręczna Cisza. Wita się z wami Dominik Gąska i Tomek Pstrągowski. Mamy dla was dzisiaj gościa specjalnego w tym odcinku. Możesz już się przywitać. Dzień dobry, Iga Smoleńska. Dziękuję, tak, że zaprosiliście mnie do podcastu. Proszę. Słucham wszystkich odcinków. Proszę bardzo. Mamy nadzieję, że jesteś przygotowana i że krytycznie ocenisz dwa dzieła popkulturowe niebędące grami, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Jestem wykształcona z tego tematu. Być może mam warsztat krytyczny. Tak, tak. Właśnie mamy na antenie, łączymy się z kulturoznawczynią i... Dzień dobry. I jaki jest drugi kierunek, jaki skończyłaś? Historia sztuki. To nie ma nic wspólnego z historią sztuki. Z kulturoznawczynią i historyczką sztuki, tak. I Igołem Smoleńską. Dzień dobry. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowych Gwiezdnych Wojnach i będziemy rozmawiać o nowym Wiedźminie. Będziemy rozmawiać totalnie ze spoilerami jednego i drugiego całości. Więc jesteście ostrzeżeni, przy czym powiem tak szczerze, że jeżeli czytaliście opowiadanie o Wiedźminie, to totalnie możecie słuchać, bo to jest to samo, jakby fabularnie tam nic was nie zaskoczy, co nie, więc tak. A z Gwiezdnymi Wojnami, jak to z Gwiezdnymi Wojnami, są tam jakieś zaskoczenia, ale to tam... W pewnym sensie... Ja bym powiedział, że to jest jedno wielkie zaskoczenie. Znaczy, ja powiem tylko o tym Wiedźminie, że jest pewność, która może was zaskoczyć i to też twórcy tego serialu dosyć mocno naciskali przed premierą, żeby ludzie, którzy go widzieli, nie mówili o tym, więc i na pewno będziemy musieli o tym powiedzieć, więc jest tam coś. To nie jest do końca tak, jak Tomek powiedział, więc jeżeli... No ale wciąż sama historia, nic tam się nie dzieje, jeśli chodzi o fabułę takiego, ale jest pewien zabieg narracyjny w tym serialu zastosowany, o którym na pewno będziemy musieli powiedzieć, więc jeżeli omówienie zabiegu narracyjnego jest dla was spoilerem, no to... Dobra, to co, na tych Gwiezdnych Wojnach, a nie Wiedźmin? Jesteśmy w XXI wieku, gdzie twórca musi prosić publiczność, żeby nie mówiła o jego dziele. No wiesz. Najpierw Gwiezdne Wojny? Jest to, tak, to jest akurat, tak. To jest prawda, że kultura spoilerów, ale wiele razy o tym gadaliśmy. Gwiezdne Wojny, czy coś pamiętacie jeszcze z tego filmu? Wszyscy go widzieliśmy tydzień temu. Ja już nie do końca pamiętam, no, co tam się wydarzyło. Ja mam takie, bo ja sobie tak troszeczkę, tak minimalnie sobie coś tam powtórzyłam, ale stwierdziłam, że chcę mówić z serca i o moich emocjach i jest tam bardzo mało w mojej głowie ogólnie. No. Jest to film, który trwa, tak, bardzo długo. Trwa bardzo długo i tłumaczy kiedyś... bardzo dużo rzeczy, które nie musiały być tłumaczone. A wielu też nie tłumaczy, tak, z jakiegoś powodu. I pokazuje bardzo wiele błędów, które tak naprawdę zaszły w takim rozumowaniu. Jeżeli podzielić Gwiezdne Wojny na trylogię, w sensie, nie? Już tam nie mówię, czy chronologicznie, czy nie. To te trzy części zrobiły, na przykład, tak jak mówiłam Dominikowi przed nagraniem, wprowadziły bardzo dużo postaci, z których teraz troszeczkę musieli się rozliczyć. I się okazało, dosłownie w konstrukcji tego filmu widać, że większość z tych postaci była zupełnie niepotrzebna. Tak zupełnie, zupełnie niepotrzebna. I to, że namnożyli postaci i wątki, właśnie bardzo mocno wychodzi w tej ostatniej trzeciej części, którą się starali wszystko zamknąć. W ogóle ja mam wrażenie, że trzecia część to mogłaby być trylogia sama w sobie. Tak. Tak. Jakby wziąć ten poszatkowany początek, który ja już oglądając ten poszatkowany początek miałem takie wrażenie, że nie cholerę nic z tego nie będę pamiętał. Bo tam akcja skacze tak od planety do planety, od bohatera do bohatera. Dlatego, że moim zdaniem, tylko się wtrącę się na chwilę, dlatego, że po prostu to się zupełnie nie klei. Ten początek, tak, się zupełnie tak... No ale jakby go rozciągnąć tak do, tak, półtorej godziny, dwóch godzin, to by był jeden film, tak, taki przygodowy. Tak, żeby było wiadomo, co i, tak, co to i dlaczego. Później masz środek taki właśnie totalnie, jak Imperium kontratakuje, taki dołujący, że nikt nie chce pomóc, nic im się nie udaje i tak dalej. A później masz końcówkę jako trzeci film, który jest takim zwieńczeniem trylogii. Ta końcówka to jest chyba moja ulubiona część tego filmu, po prostu wszystko, co tam się dzieje. Ja nie mam swojej ulubionej części tego filmu, bo go bardzo nie lubię. Ja też go bardzo nie lubię. Ja w ogóle napisałem Tomkowi, że moim zdaniem to jest chyba najgorszy w ogóle łącznie, tak, ze starą trylogią, zgadzam, co najgorszy z Dominikiem, tak. Ja go aktywnie nie lubię, tak. Dokładnie, to jest film, to pisałem wczoraj Owsianemu i teraz mi pomyślałem, że to jest niefajny film w ogóle, ty mi też o tym powiedziałeś, że go oprócz tego, że ma te wszystkie błędy w konstrukcji, że go się ciężko śledzi, że tam nie ma żadnej dramaturgii sensownej, bo to ma tak pierdyliard punktów kulminacyjnych, tam w ogóle nie wiadomo, o co w nim chodzi, to on jest aktywnie taki niesympatyczny. On, tak, jest, on mówi rzeczy, które są niefajne. Ty się nie czujesz dobrze z tym, że on mówi to, co mówi. Tak, jeszcze przy okazji bierze te rzeczy, które powiedziano w poprzednich filmach i takie, tak, które realnie... To jest taki film, który chce mieć takie momenty, które mają mieć duże konsekwencje, ale zupełnie bez tych konsekwencji, w sensie takiego, tak, zero to impact. Jest dobre, to jest, tak, dobre, że, tak, on ma
pewnym momencie ta ginie Czubaka, więc jakby oni by chcieli zrobić taki moment tak. szoku i ten, ale potem się okazuje, że wcale nie. Jeszcze co innego, ty w pewnym momencie rozpieprzają planetę. Na tej planecie są dwie postacie, które ci przedstawili 5 minut temu, więc już i tak się średnio przyjmujesz postacie tak. tym, ich losem, a później się okazuje, że one i tak przetrwały. Z jakiegoś powodu, tak. Pomimo faktu, że było jasno powiedziane, że oddają ostatnią tę, bo ona oddaje tak. ten taki order, nie? Że to jest ostatnia deska ratunku, ale potem... Nie. I tak samo, i jeszcze w ogóle to, co się dzieje z C3PO, czy tam C3PO. Tak, i wymazanie pamięci też nie to jest. Tak. To jest nawet moment taki, kiedy pomyślałem, to ciekawe, co nie? Ciekawe, co z tego wyjdzie. A, to nic. Totalnie nic. Totalnie po 20 minutach po prostu R2-D2 mu zwraca pamięć, tylko tam bez jest... końcówki tej pamięci, więc on kilku wydarzeń tylko nie pamięta. Tak, ale też jeszcze przy okazji to jest i tak zajawione, że już tam nie będzie tych konsekwencji, bo on w pewnym momencie mówi, że moja pamięć jest co prawda przechowywana na jednostce R2, ale kto by ufał tej jednostce. I tak siedzisz i... Mimo, że 9 filmów ci udowodniło, że R2-D2 jest w ogóle... Tak, najlepszym z droidów, nie? Najważniejszym bohaterem w ogóle tej serii. Jak bardzo potrzebny jest nowy droid? Jak bardzo był potrzebny nowy droid? No, słucham. Tak Dominik. W ogóle. Znaczy, ja go wyceniam na jakieś 2 miliony w franchisingu, więc wiesz... Tak, bo oni są troszkę... Bo to było tak, że na takim spotkaniu przedtem się zastanawiali, musimy mieć coś, co się sprzeda. I wcześniej mieli w tych wcześniejszych te takie... Nie pamiętam, jak one się nazywają, te takie pafiny, pół pingwiny, pół kurde... Które też się tu pojawiają, oczywiście. Tak, musiały się pojawić. Czekałam trochę na nie, były, tak. Co prawda inni mieszkańcy tej wyspy już... Ich nie ma, jakby, tylko one zostały. Ale więc stwierdzili, że będą mieć tego droida, a jeżeli on nie zażre, to jest jeszcze ten mechanik od C-3PO, jak ono się... Bobu Fritz, co coś tak. tam? Tak, no to jeszcze jest on i on jest też super potrzebny, tylko po to, żeby powiedział jednej siedzisz taki, tak. Zero szacunku ma ten film do widza. No, tak znaczy to jest jeszcze akurat... To było zawsze w Gwiezdnych Wojnach, więc to by mi jeszcze tak nie przeszkadzało, gdyby właśnie nie to, że też jak mówiliśmy, nawet już chyba zanim go widzieliśmy, tak się pisało. I to jest prawda, że to jest film, w którym w jednym filmie J.J. Abrams chce jednocześnie skasować Ostatniego Jedi i to w taki najgorszy możliwy sposób, nawet tam nie ma żadnego pomysłu, on jest po prostu, to jest takie na zasadzie nie. Tak. To jest tyle, to jest takie po prostu, to nie tak zupełnie. Ja musiałam powiedzieć, że w ogóle... I zrobić właśnie, skasować Ostatniego Jedi i jakby zrobić drugą i trzecią część naraz. I to widać już, na samym początku jak się przychodzi, to ja na to nie zwróciłam uwagi, bo te napisy w Gwiezdnych Wojnach, to, które ci w ogóle wprowadzają w kontekst akcji, tam zwykle jest dużo wytłumaczone. Takich rzeczy, które się dzieją gdzieś w tle, które mają ci rzutować kontekst do wszystkich rzeczy, które ogólnie się dzieją w takim big picture, kiedy ty jesteś skupiony tak naprawdę bardzo na jednej scenie, jednej postaci gdzieś w jakimś jednym miejscu w tej galaktyce. To, ile się dzieje w ogóle w tych napisach, to jest tak naprawdę coś, co się dzieje pomiędzy pierwszym a drugim Mad Maxem, jak wybuchają te bomby atomowe i całkowicie zmienia się wszystko, co pamiętałeś z pierwszej części. To tak siedzisz i sobie zobaczyłam te napisy i tam się dzieje shit po prostu, no. nie? Tam siedzisz tam, tak jak Jesus Christ, nie? Dużo się stało. Być może można by było to pokazać. Tak, oni w ogóle ci mówią w tych napisach, że Palpatine żyje. No właśnie, to jest dosyć ważne wydarzenie. Ja wiem, że my o tym wiemy już z trailerów, ale trailery nie należą chyba do uniwersum. Trudno powiedzieć, bo... Disney zrobił rzeczy z tym. Że żyje Palpatine i że jakąś transmisję wysyła w ogóle. Tak. Nikt nam nie pokazuje tej transmisji, nie wiadomo co w niej jest w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Ojej, no i Rey. Tak, no właśnie są dwie rzeczy, które mnie strasznie bolą, że J.J. Abrams, które, tak jeszcze na marginesie, oficjalnie uznaje, że J.J. Abrams nie jest dobrym reżyserem. J.J. Abrams wyreżyserował dwa dobre filmy. Jeden to jest Super 8, drugi to jest Star Trek, ten pierwszy. Co jakby żaden z tych filmów nie jest tak naprawdę jego, bo to jest żerowanie na nostalgii, a reszta jego filmów to nie dość, że jest żerowanie na nostalgii do potęgi, to jeszcze jest jakąś zżyną z czegoś, nie? Jego Mission Impossible by mi się też nawet podobało, ale to znowu, to też jest kopiowanie jakiegoś tam schematu, jakiegoś tam czyjegoś. Tak, no i J.J. Abrams postanowił posłuchać najbardziej zagorzałych wrogów Gwiezdnych Wojen, kręcąc film, który zarobi mniej niż Ostatni Jedi, jak się okazuje najprawdopodobniej, i wyrwać się z tych dwóch najważniejszych wątków, czyli po pierwsze tego, że Rey nie jest specjalna i nie jest wybrańcem ani nic takiego. Nie jest specjalna, brzmi trochę źle. No the special one, co nie? Tak, no to było wyjątkowa. W ogóle bardzo, tak, to był bardzo właśnie, fajny tak. wątek. To był super wątek. I taki... który zepsuli po prostu właśnie tak bardzo, jak tylko mogli. Bardzo Gwiezdne Wojenny, bo ja rozumiem, że Gwiezdne Wojny w międzyczasie się przerodziły w jakąś gigantyczną markę, gdzie w ogóle każdy przecinek ma tam swoich fanów i wrogów i tak dalej, ale jednak jakby
podstawa Gwiezdnych Wojen polega na walce dobra ze złem. No tak. Kropka, co nie? To jest ten mit. I jakby elitaryzm jest zły, a taka powszechność, powszechna możliwość bycia bohaterem jest dobra, że ty też możesz być kimś, że nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakie masz geny i tak dalej. I jeszcze przy okazji Rian Johnson świetnie ten wątek kwituje na końcu, bo jest tam ta scena przecież zupełnie zapomniana z dzieciakami, które, że na końcu się dzieci bawią, gdzieś zupełnie jakiś na jakimś końcu wszechświata i jeden chłopiec zaczyna właśnie udawać, że ma moc i okazuje się, że on ma naprawdę moc. I to był taki moment na tym filmie, do którego ja też tam, on mi się podobał, ale też miałem trochę zastrzeżenia, ale to był taki moment, że pomyślałem sobie, ja, no właśnie, kurde, znowu w ogóle, znowu Gwiezdne Wojny są dla dzieciaków, znowu są fajne, znowu no w ogóle budzą jakieś marzenia, co nie nadzieje. Mówią, że każdy może być Jedi, że możesz sobie odkryć tą moc i chyba o to chodzi, to jest fajne. A teraz wpada Jedi i mówi, a chuja. jak nie masz genów, to tam naraz. I to nawet bardzo konkretnych genów, w ogóle musisz być Skywalkerem, a jak nie jesteś Skywalkerem, to przynajmniej licz na to, że cię kogoś przyjmą do tej rodziny. Tak. Bo inaczej to w ogóle... Albo Palpatine'em, no. Po prostu masakra. Strasznie mi się to nie podobało. Dobra, trzy dobre rzeczy o tym filmie. Nie, ale zaczekaj, bo jest jeszcze drugi wątek, który mnie okay. jeszcze bardziej okay, boli. Okej, sorry. Bo jest jeszcze cała postać Rose, która w o filmie... O której troszeczkę zapomniano. W filmie Riana Johnsona popełniła kilka grzechów karygodnych. Po pierwsze jest kobietą, tak. Po drugie jest Azjatką, a po trzecie miała wątek, który jest dosyć istotny w tym filmie, a który się nie podobał. Więc co robi J.J. Abrams? W ogóle totalnie ją ignoruje. Ona jest na ekranie trochę ponad minutę. Nie robi nic ważnego. Nie, czytałem artykuł na temat tego. Ja mogę nawet dokładnie, bo mam go otwartego tutaj. Mogę dokładnie powiedzieć, ile ona jest na ekranie. Ona ma kwestie. To można powiedzieć na pewno. Mówi rzeczy. Może rzecz jedną mówi. Kurde, nie ma w tytule tej informacji, ile ona jest to na ekranie. To nie jest masz taki stary. A, jest. Minuta 16 sekund. W dwugodzinnym 22-minutowym filmie. Ona miała bardzo ważny wątek romantyczny z Finnem, co też było swoją drogą fajne, bo to niosło takie przesłanie, że żeby bohater zwrócił, żeby fajny chłopak, fajna dziewczyna zwrócili na siebie uwagę, to ty nie musisz być tak stereotypowo super, jakby nie musisz właśnie być kurde modelem, nie musisz być głównym bohaterem tej przygody i tak dalej, że no jakby taki właśnie też taką równościowe przesłanie, co nie? Nie dość, że w ogóle ten film się w ogóle do tego nie odnosi, to jeszcze absolutnie zsuwa tą Rose na margines i to jest, a przy okazji to jest film, który bardzo wiele wysiłku wkłada w to, żeby dopowiedzieć każde gówno. Każde niedopowiedzenie, on sprowadza wszystkich bohaterów z przeszłości. Ale zapominają o całym wątku tego, skąd się wziął miecz Luke'a Skywalker, tylko nie pamiętam, kurde, jak się nazywa ta postać, która też była w ogóle super ważna w poprzedniej części, a teraz też nic nie robi. Tak. I dokładnie, i oni... Jak się, sprowadzili... Która postać? Nie no taka właśnie, mała, taka staruszka. Taka staruszka, no, ta, która czuwa nad Leją. Też nie pamiętam, jak ona się nazywa. Nie wiem, czy jej nie w ogóle pada w tym filmie, tak. Ona ma miecz Skywalkera i tam pada takie zdanie, że skąd masz miecz Skywalkera? I ona mówi, będzie lepszy moment, żeby opowiedzieć tą historię. I wiesz co? Nie dość, że będzie nie powiadają tego, to dokładają jeszcze jeden miecz świetlny. Gwiezdne Wojny to jest marka, która nakręciła dwa filmy. Dwa spin-offy. Jeden spin-off jest dopowiedzeniem, w ogóle jest tłumaczy ci, napiszcie początkowe pierwszego filmu, tłumaczy ci, a drugi spin-off jest całkowicie oparty na jednym dialogu Hanna Solo, kurde, nie? I to jest taką uwagę do szczegółu oni mają w tej marce. A jednocześnie, jak J.J. Abrams nie lubi jakiejś postaci i fani nie lubią jakiejś postaci, to tam nara, dostajesz minutę w następnym filmie i nic ale nie powiemy o tym, co się z tobą wydarzyło. Z drugiej nic. Strony zwrócił uwagę też, że to, co mówiłam na samym początku o tym, jak dużo jest postaci w tym filmie. Jeżeli chodzi o konstrukcję i takie narzędzie narratywne, jakie stanowią, tak, to w tej części Poe i Finn to jest jedna postać. Tak. Nie ma żadnej potrzeby, żeby oni byli w ogóle we dwójkę. Oni co prawda niby mają pomiędzy sobą jakąś chemię i jest pokazane, że oni z Rey tworzą jakiś taki trójkąt zależnościowy, który jest potrzebny. Finn jest zupełnie zbędny w tym filmie. On cały czas tylko, jedyny w ogóle thing, jaki jest Fina, tak. To jest to, że on mówi Rey, że musi jej coś powiedzieć i jej tego nie mówi. Tak. Ale to chyba mi się wydaje, że koniec końców to dobrze, że on jej tego nie mówi. Tak, bo to totalnie jest wyznanie miłosne i wtedy dopiero było z tą Rose, kurde, niezręcznie, co nie? W ogóle wszystko by było awkward. Bo jeszcze jest przecież jeden dodatkowy wątek romantyczny nagle, który nie był w jakikolwiek sposób zapowiedziany nigdzie wcześniej. Ale nagle, czemu nie, tak? W ogóle ta scena, bo jest scena, gdzie już Ben, bo Kylo Ren umiera w bardzo
metaforyczny, ale też dosłowny sposób, który jest przy okazji jeszcze podkreślony, bo też wszystkie postacie, które umarły we wcześniejszych częściach tutaj są, żeby też tak. nie myśleć sobie, że o, fajnie by było, jakby mógł jednak mieć to pojednanie tam, nie wiem, z ojcem albo coś, no to niech je ma jednak, zróbmy tak, żeby je miał. To jest scena, gdzie Rey umiera, ale nagle się okazuje w tej części, że moc jest w stanie wracać życie, co też było potrzebne, żeby uleczyć węża, który był tam super potrzebny. Tylko po to, żeby Rey i Ben mogli się pocałować, żeby on mógł umrzeć i zniknąć. Ja siedziałam, my mieliśmy wynajętą salę kinową, więc wszyscy, ja zobaczyłam reakcję, bo wszyscy byli dosyć grzecznie oglądający, co jest w ogóle bardzo w porządku. I wszyscy byli tak bardzo confused w tym momencie, w ogóle skonfundowani tacy. Dziwny jest ten pocałunek, ale mi on jakoś super nie przeszkadzał. Znaczy, raz, że na tym etapie po prostu nic mnie nie obchodziło, co się w tym dzieje. Może dlatego. Szczególnie po tym, kiedy już Ben umarł, ale jednak wyszedł z tej dziury. Tak, ale to również dlatego, że teraz może zacznę ten wątek, który ty wcześniej chciałeś zacząć, czyli dobre rzeczy, a nie jest ich dużo. To właśnie uważam, że akurat Kylo Ren jest jedną z niewielu dobrych rzeczy w tym filmie. O tyle, o ile w ogóle cokolwiek nie można powiedzieć, że jest dobre, nie? Bo wciąż teraz po tych trzech filmach, tak jak podejrzewałem, to wielu ludzi to podejrzewało po pierwszej części, kiedy się dużo gówna na Kylo Rena wydało, że on będzie ostatecznie najfajniejszą postacią, i on jest najfajniejszą postacią całej tej trylogii. I on ma przynajmniej jakiś ark, za przeproszeniem. Z nim się przynajmniej coś dzieje. Nie w sensie jego wątek. Z drugiej strony, jak o tym pomyślisz. Tak, jasne, ale przynajmniej ma znacznie więcej niż wszystkie inne postacie w tym filmie. Bo co się dzieje z Rey, to się w ogóle dzieje jakiś. Znaczy, on się zmienia, to jest po prostu. On się zmienia, ważne, on ma jakieś przemiany. I jego wątek się ma początek, środek i koniec. I jest taką faktycznie postacią z krwi i kości. Adam Driver jest bardzo dobrym aktorem. Ta scena. Aczkolwiek oglądałem jakiś film ostatnio nowy bez niego i się zastanawiam, czy wszystko z nim w porządku. Tak. Jest. Bo on ostatnio występuje we wszystkich filmach, totalnie w ogóle, wszędzie tak jest. Tak jak Chris Avalon pisze jakieś gry. Tak, tak. I podobała mi się, więc tak, podoba mi się Kylo Ren. Niestety, wiem, że nie powinienem tego mówić, ale znaczy nie powinienem może tak czuć, ale podobała mi się jego scena z Harrisonem Fordem. Ta, która jest oczywiście straszny fan serwis. Shame. Jest shame, tak. Jest shame, ale podobała mi się. Chyba ja miałem takie, ja w ogóle, bo tam wszyscy bohaterowie wracają w ogóle. Literalnie chyba wszyscy. No. Nawet jest młody Luke i młoda Leia, którzy wyglądają w ogóle jak z Battlefronta, bo są strasznie źle zrobione te postacie. I ja miałem takie naprawdę w pewnym momencie miałem takie. Pozwólcie im już umrzeć, pozwólcie im już spoczywać w pokoju. To jest takie, bo tutaj J.J. Abrams nie tylko chciał jakby to powiedzieć, przywrócić, odpowiedzieć na wezwania fanów tych takich najbardziej toksycznych, tak. Ale jeszcze przy okazji na wezwania aktorów, bo to Mark Hamill był bardzo rozżalony, że oni nie mieli okazji się jakby pożegnać, że nie mieli okazji być wspólnie, więc trochę jakby są w tym filmie i to jest takie... Więc tak, nie, wszystko ten, ale mi się ta scena podobała o tyle, że był to jeden naprawdę z bardzo nielicznych momentów w tym filmie, że byłem w miarę zainteresowany tym, co się dzieje i miałem takie, tak chwyciła moją uwagę, no, więc może to. I w ogóle na maksa, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na maksa się zmienia jakby w ogóle cały lore te Gwiezdnych Wojen, bo nie dość, do tej pory ten afterlife, co nie, te życie po śmierci, to było jakieś takie gdzieś na marginesie, co nie, że oni tam się pojawiali, uśmiechali, pomachali do kogoś, powiedzieli mu, że użyj mocy i tak dalej. A teraz oni literalnie w ogóle mogą wracać i gadać, sobie, gadać z kimś tak. I tak jeszcze prowadzić... w ogóle wchodzić w fizyczny kontakt z rzeczami na świecie, tak? Bo... Tak, i to po pierwsze. A po drugie, nie wiem, czy pamiętacie, znaczy, no na pewno pamiętacie, bo to jest mega ważne, że Sithów zawsze jest dwóch. Jest zawsze nauczyciel i zawsze uczeń. I uczeń zawsze zabija nauczyciela i znajduje sobie nowego ucznia. Jakby to jest w ogóle, to jest mówione wprost przez Jodę w tej pierwszej trylogii, w tej 1, 2, 3, tej pierwszej trylogii. Tej drugiej trylogii, która jest pierwsza. Dziękujemy za to. A teraz się okazuje, że nie dość, że jest jakiś, że nie dość, że Sithów jest tysiące i oni się ukrywają gdzieś, nie wiem dlaczego się ukrywają w jakimś amfiteatrze. To jeszcze mają planetę się jakoś tak super w ogóle nazywa. Mają w ogóle własną planetę i własną marynarkę. I po kiego oni tam budowali tą marynarkę i siedzieli w tajemnicy? Jakby na co oni czekali? Dlaczego oni nie chcieli podbić wszechświata dla siebie po prostu? Ja w ogóle, ja nie wiem, to byli Sithowie, tak? Ta banda. Tak. Ja myślałem, że to są znaczy, jakieś... niby tak, ale z drugiej strony to też byli ludzie, którzy w jakiś sposób takie IT tego, żeby Palpatine chyba mógł żyć. Ja
Mi się wydaje, że to była taka publiczność po prostu, że no. Palpatine wygłasza taką mroczną mowę, więc wypadałoby się, żeby tam, wiesz, takie po hitlerowsku było tak, że popieramy cię tutaj, dyktatorzy. I oni trochę po to byli, no ale jednak no, musieli być Sithami, skoro byli na planecie Sithów. Znaczy, właśnie tylko, że jakby tak. Słuchali przemówienia Sitha. Ale z drugiej strony są wydaje... pokazane, że oni chodzą i tam właśnie tam coś naprawiają w tych skałach, ja nie wiem, co tak, tak jak Iga, że to byli jacyś tacy, takie sługi po prostu, a Palpatine był tam. No ale sobie myślisz, że Palpatine przemawiał do takich sług jakiś po prostu? Nie wiem. To nie ma sensu w ogóle żadnego. To jest taki random typ, którego nie widzisz twarzy, bo ma kaptur, który siedzi w rogu tawerny. No dobra, to są wszyscy ci typi zebrani na jednej planecie. To załóżmy, że to nie są Sithowie i załóżmy, że zawsze jest dwóch Sithów. To z całym szacunkiem dla rządzy władzy i ziemi i pieniędzy Sithów. Ale to po co dwóm Sithom cała planeta? Jakby co oni tam robią? Statki. Nie, ale to... nie skłamałeś tego. Nie, ale to wprost pada, że jest tajna planeta Sithu. Tak. No ale mi się wydaje, że akurat to nie jest tak, że jest dwóch Sithów zawsze uczeń i nauczyciel. To nie znaczy, że jest... Yoda zawsze mówi, że... Tak, Yoda ale to nie znaczy, że jest tylko dwóch Sithów. To znaczy, nie. Że oni chodzą parami po prostu. Nie, Yoda mówi, że zawsze jest dwóch. Tak, ale... Nie, to... ale nie, że zawsze jest dwóch we wszechświecie, jakby, że... Naprawdę? Tak. I że oni zawsze walczą z tym, że jest tylko z Jediem, tak. No bo tak, no bo Sithowie są tak żonni władzy i potęgi, że jeżeli ich jest za dużo, to oni walczą między sobą. To nie chcę się o to kłócić, bo to nie ma fundamentalnie tego sensu. Ja muszę powiedzieć, znaczenia. Że to nie jest najgorszy problem tego filmu. Tak, dokładnie. I ogólnie cały pomysł tego, nawet gdyby powiem tak, nie podoba mi się zupełnie, jak on jest zrealizowany w tym filmie i jakie rzeczy mówi i do czego on doprowadza, ale sam pomysł tego, że nigdy nie było żadnego Snowka i to zawsze był Palpatine, sam w sobie jest okej. Okay. I gdyby to się sklejało, a się kompletnie nie skleja, to nawet w pewnym sensie ma więcej sensu niż to, że nagle jakiś Snoke się pojawił z dupy i że nagle jakiś nowe imperium się robi, które nie jest wcale imperium, to skąd ono? No to jakby ta odpowiedź, że to tak naprawdę jest cały czas to stare imperium i to tak naprawdę jest cały czas Palpatine, to ona to ma sens, to jest okej. Okay. Ale też mi się podoba taka ekwilibrystyka onomastyczna w tym, że w tej filmie, że jest tam oni jest first order, ale teraz będzie last order, jak już ustanowią ten order. Okej. Nie, no autentycznie ja przez większość tego filmu, pomijając tam tą scenę, co mówiłem, i może jeszcze kilka scen takich, że tam światełka, to się po prostu bardzo źle. Jakby nie potrafiłem się w ogóle w niego wciągnąć. W ogóle większość czasu myślałem o tym, jaki on jest durny i jakie to jest głupie, albo jakie to nie ma sensu. Jakiś czas temu właśnie czytałam taką książkę o konstrukcji scenariuszy po prostu. Tam ona akurat była pisana przez filmowca, więc głównie opierał się na filmach. I on powiedział coś takiego, że w trakcie... Ta książka jest w ogóle pisana... To jest książka, która bardzo działa, ale mam do niej dużo wyrzutów, bo to jest książka, która mówi o tym, jak robić takie produkcyjniaki, żeby się sprzedały, natomiast one nic ze sobą nie wnoszą, tak? I właśnie tam jest coś takiego, że typ ustanawia taką regułę, że możesz tylko jakby raz użyć w cudzysłowie magii, że coś może się przestać przez przypadek, raz. I ten film dlatego właśnie tak między innymi nie łapie, bo tam się non-stop coś dzieje przez przypadek, tak? To, że oni znajdują... To, że tam Czubaka nie żyje, ale jednak żyje. To, że on znajdują ten sztylet, w którym ma mapę, tak, którą odczytują w momencie, kiedy stoją w tym miejscu, bo wiedzą, że Gwiazda Śmierci rozwija się dokładnie w taki sposób, żeby z tego miejsca, gdzie tam stoją... Tam jest jeszcze Gwiazda Śmierci, stara, ja pierdzielę. Co więcej, ja nie wiem, czy pamiętasz, tam oni spotykają całą grupę byłych szturmowców, którzy jeżdżą konno, tak, którzy są tylko i wyłącznie potrzebni do tego, żeby pokazać jak się mówi, żeby pokazać scenę tylko i wyłącznie, żeby zacytować this ain't no moon, nie. This ain't no te śmigacze, tak? Mhm. Kiedy, że jest nagle galop i tam jest ten BB-8, który z nimi jest, w ogóle tam jest klasa jest potrzebni, ci szturmowcy są potrzebni jeszcze po coś, bo ta Jenna, ona się nazywa Jenna przez H na końcu, no czy tak. Jenna, nie wiem. Żeby mogła mieć super awkward scenę z Lando Calrissianem, który nie, żeby miała sugeruje, super, że może ją wyrucha. Żeby miała super awkward wątek z Finnem, sugerując, że on w ogóle jest z trzema kobietami w jakimś dziwnym, w jakiejś dziwnej relacji quasi-erotycznej, bo Rey chce coś wyznać, ta Jenna chyba jemu chciałaby coś wyznać, a jednocześnie jest jeszcze Rose, która nie wiadomo. Jest jeszcze Lando Calrissian, z jakiego... Tak.
kurdekolwiek powodu. Który jest w ogóle zabawna sprawa, ale jest najgorszym Lando Calrissianem, jakiego teraz mamy, bo mamy dwóch Lando Calrissianów i ten nowy Lando Calrissian jest dużo lepszym Lando Calrissianem niż ten stary Lando Calrissian. Ten Lando Calrissian się po prostu nagle pojawia, bo scenarzysta i reżyser chcą go mieć, on po prostu się nagle pojawia. Tak. I ja mam wrażenie, że tam w ogóle w połowie scen tak jest. Ja tam, szczególnie na początku, ale przez cały film tak miałem. Tam się postacie po prostu pojawiają w kadrze nagle i tam cholera, tam, że to jest inna planeta w ogóle, albo coś takiego. Nie, po prostu potrzebny nam jest, żeby był ten typ, więc nagle się ten typ pojawia i po prostu tam jest. I potem spełnia super ważną rzecz, która również pokazuje, że nie chcą mieć żadnej konsekwencji swoich akcji, czyli kiedy już jest ta scena, że już wszystko idzie najgorzej, jak tylko mogło iść, żeby zaraz odbić w... Jest kulminacja po prostu, tak to bym nazwała, w którym siły rebelii zostają praktycznie rozwalone przez to, że dwa razy ich plan nie wychodzi. Jeszcze też nie raz ich plan nie wychodzi, tylko dwa razy ich plan nie wychodzi. I nagle przylatują w ogóle wszyscy ludzie z całej galaktyki w tym momencie, żeby im pomóc. I to też jest kolejna część z tej części z magią, właśnie, że siedzisz i po prostu już wiesz, że to się stanie, bo już zgubiliście całkowicie, więc jakby czemu to się ma nie dziać. I tam również jest scena, kurde, z Calrissianem. Tak? On w ogóle też tragicznie źle gra, tak swoją. Tak, drogą. Właśnie o to mi chodzi, że on jest słabym Lando Calrissianem. On, no po prostu, nie wiem, czy on nie grał przez te 20 lat, czy tam ile, to 30. To wygląda trochę jak, on by mu kazał czytać takie one-linery z Head and Shoulders w ogóle tam z reklamy. On każde zdanie wypowiada jako catchphrase. I to jest tym boleśniejsze, że jest teraz Dan Glover, który gra młodego Lando Calrissiana i zagrał rewelacyjnie tą rolę, jakby pozamiatał w ogóle, co nie? Jest tak, siedzisz i tak... Ja bym musiał tamtego. Ja mogę powiedzieć, bo Dominik powiedział, co mu się podobało. Mi się podobało, po pierwsze, przez moment, jak czyścili pamięć C-3PO, to pomyślałem, że to będzie ciekawe. Miałem coś takiego, że okej, zobaczymy. I to nawet tam ze 2 czy 3 takie do siebie były, że tak chichnąłem, co nie, jak właśnie, że kim wy jesteście, albo że to jest mój najdłuższy przyjaciel, nie koleś, którego on dopiero co poznał. I tak, no ale oczywiście wszystko to odkręcili, więc... Drugi moment, który mi się podobał, to jak oni już dolatują do planety Sithów i mają ten super swój plan, żeby zniszczyć tą jedyną antenę nadawczą, która całym tym zarządza, całą flotą, i okazuje się, że są 2 anteny nadawcze, i wtedy któryś z nich, chyba ten Po, chyba mówi, że oczywiście, że są 2. Ja sobie tak powiem, dokładnie byłem w tym samym momencie, jakby frustracji. Oczywiście, że są 2. Oczywiście, że nie wystarczy jeden moment kulminacyjny. Oczywiście, że będzie ich 7, kurde. Więc tak się zżyłem wtedy emocjonalnie z tym filmem przez moment. I to są chyba tylko te dwie rzeczy, które mi się podobały. Jakby nie trudno mi sobie wyobrazić trzecią. Mi się bardzo podoba, jak internet bardzo się zdenerwował, bo tam realnie, czytając komentarze, najwięcej, przynajmniej tak procentowo z tego, co pamiętam zaraz potem, jak obejrzałam ten film, ludzie mieli wiele zastrzeżeń, że skoro oni mają tak wielką flotę, to kto mają pilotować? I to było zastrzeżenie internetu, że kto jest we wszystkich tych w ogóle destroyerach. Ale to jest powiedziane. No, Sithowie normalnie mają gigantyczną armię. Jest pokazane, że tam biegają statyści po tych destroyerach i tak dalej. Właśnie to jest dziwne. I dlaczego, oni przez dziesięciolecia siedzą na tej planecie i czekają, aż przyjdzie do nich Kylo Ren? Znaczy inna sprawa, że wcześniej te statki były pod wodą. Pod wodą? Nie wiem, co to kurde jest, nie? Więc... Nie, bo ja jak myślę o tym filmie, to nawet nie dochodzę do takich zastrzeżeń. Bo to już taki do takich zastrzeżeń, że skąd to się wzięło? Jakby... Albo jak przyleciała ta cała galaktyka im na pomoc, to kto to był? No właśnie, też się cały czas mogę... W tej galaktyce jest w ogóle powiedziane, jak się zastanawiasz nad tymi wcześniejszymi częściami, nie? To masz bardzo dużo pokazane takiego, no jakby... pospólstwa, takich chłopów jakby, tak? Ludzie, którzy, no nie wiem, jak pomyślimy o tym, jak Anakin dorastał na przykład i jego otoczenie, tak? Jak Skywalker tam mieli tylko tam jakiś taki kosmiczny samochód jakby, tak? I tak się zastanawiasz, no i jest ten Sokół Milenium, który jak dla mnie to zawsze tam, oni mówili, że to jest stary szmelc, już Solo tak mówił, no ale miałam wrażenie, że kurde, no trudno jest jakby mieć swoją wielką flotę jakiegokolwiek rodzaju, jak nie jesteś jakimś tam mega kupcem albo coś takiego. A tam jest też powiedziane, że jak oni przylatują, że to nie jest tam flota, to po prostu ludzie. Tak jakby każdy z nich miał kurde takiego Sokoła Millennium i mógł tam przylecieć, nie? Nie wiem, jestem... To już był taki moment, że już mnie ten film totalnie stracił. Nie, tak, no... Tak zupełnie.
No jak, skąd możesz wiedzieć? Skąd możesz wiedzieć? Nie chcę, bo chciałbym się z tobą nie zgodzić, ale to będzie trochę jakbym bronił tego filmu. To nie jest miejsce, w którym chcę być. No ale no to chyba chodzi o to, że to byli tacy ludzie jak Han Solo właśnie, no, którzy mają swoje statki. Galaktyka to jest duże miejsce, no to może być tam 10 tysięcy ludzi ze statkami kosmicznymi. To akurat nie jest tam taki wielki problem. Galaktyka to nie jest duże miejsce, oni zlecili całą galaktykę w 16 godzin. Nie, oni przez pierwsze pół godziny filmu. Do systemów centralnych skakali, chociaż nie mogli skakać, bo Soku Mielanie mnie nie za bardzo może. O co chodziło z tym skakaniem w ogóle? Czy to nie było wcześniej mówione zawsze, że właśnie jak robisz skok, to cię nie może nikt ścigać? Czy to w ogóle też nie było powiedziane, że że ten skok musi być wyliczony, że nie możesz tak przypadkowo skakać, bo możesz ci rozbić na jakiegoś asteroida albo coś takiego? Nie wiem. No ale w każdym razie Sokół Millennium, który nie może skakać, co mówił w tym filmie już, że tam nie powinni tak robić, poleciał do systemów centralnych, skąd zabrał wszystkich ludzi, którzy poczekali na to, aż wszyscy zbiorą się razem i dopiero tam wrócili tak swoją drogą. Pomimo tego, że nie mieli... Iga, tobie jak ci się trzy rzeczy podobały? Ja do mnie wymienił jedno, ja wymieniłem dwie. Nie, no powiedziałem trzy. Ja realnie się ucieszyłam. Kylo Ren, Han Solo. Aha. I ogólny ten pomysł fabularny z Palpatine'em. Tak. Ja się realnie ucieszyłam, ale mówię, jakby nie uważam, że jestem z tego dumna, że się ucieszyłam. Naprawdę się ucieszyłam, że Chewbacca dostał medal. I tam, tak jak mówicie, to jest taki slap in the face po prostu. Jeszcze ale... to jest tak wprowadzone właśnie, takie, że jeszcze musimy ten wątek medalu, taki puch, sekunda, co nie sekunda na ekranie, puch, masz medal naraz, nie? I lecimy dalej z domykaniem wątków, co nie? Bardzo mi się, znaczy to, co mi się podobało, to jest, bo właśnie tak, jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, to jak Chewbacca dostał ten medal, to on realnie fajnie by było, jakby go nie chciał, bo wszyscy umarli. No, i tam jak jest ten moment, że Leia umiera, i oni to mówią, Chewbacca, to jest bardzo fajna scena. Tak, w sensie, jak on klęka i nie chce, żeby nikt do niego podchodził i krzyczy. I to jest mega. I to jest, przy okazji, to pokazuje, jak dobrymi filmami były stare filmy, bo ty ciągle czujesz przyjaźń pomiędzy bohaterami starych filmów, tak. A jak złymi filmami są nowe filmy, bo ja nie mam pojęcia, kto kogo jak dobrze zna i kto jak bliskim przyjacielem jest kogo w tej załodze. Szczególnie, że oni przez cały czas mówią Rey, masz pokazane, że oni mają do niej pretensje, że ona z nimi nic nie robi. Tak. I też jest pokazane, oni cały, że ona siedzi sama oddzielnie. Cały czas. Oni cały poprzedni film, praktycznie Rey i Poe i Finn byli oddzielnie. No tak. Więc dlaczego oni mają teraz pretensje do Rey, skoro oni ledwie ją znają praktycznie? Finn ją trochę zna z pierwszego filmu, no. Ale w międzyczasie się zakochał w Rose i zapomniał o niej, więc być może Rey już nie ma do niego zaufania, skoro on tak traktuje kobiety. Tak, i Poe, który był w ogóle nieważną postacią, ma tutaj jakąś przeszłość, która jest pokazana. Tak. Właśnie i tam jest taka... O, to mi się jeszcze podobało. Podoba mi się... Znaczy nie podobają mi się kontekst tego, nic takiego, ale podoba mi się, jak jest zagrana rozmowa bez słów. To jest taka rozmowa bez słów, którą on i ta jego dupa, tak, która ucieka z tej planety, odbywają i tak usiadą dupa. I... Jesus, nie? Dobrze, to ty powiedziałaś. Trudno mi jej cokolwiek więcej powiedzieć, ona jest tak odczłowieczona. No ma hełm, no. No i właśnie, przeżyła nie zniszczenie jej planety i nie obeszło jej to chyba za bardzo. Ma hełm, a potem hełm ma zajebiście mocny makijaż. To jest taka rasa, wiesz? Ona przez chwilę zmaluje trochę. Ona ma takie super umalowane oczy, tak bardzo, bardzo ostro. I się zastanawiam, po cholera. A co to jest jakaś znana aktorka w ogóle? Nie, nie wiem. Tam chyba tylko jej oczy w ogóle widać. Oglądaliście nowego Trona, to tam jest postać Trona, która po to, żeby nie pokazywać, że to jest zupełnie inna postać, cały czas jest ubrana hełm, to jest chyba ta sama postać. I jak przez cały czas się zastanawiasz, jak oglądasz tego nowego Trona, co się stało z laską, z którą Tron uciekł w pierwszej części, to może jest ona. Tak tylko pomyślałam, ale ogólnie to nie mam o niej zielonego pojęcia, właśnie na tego poziomu dupa, bo tak naprawdę ona ma być po prostu kimś z przeszłości, z kim on miał ewidentnie jakieś relacje i to jest cała jej rola, nie? Dlatego właśnie... Niezręczna cisza to była. Nie, próbuję, tak, to jest... próbuję zobaczyć, jak ona się w ogóle nazywa i czy ktoś znany ją. Zori Bliss, to jest ona? Nikt znany, bo okej, niech będzie. Albo super. Tak, Zori Bliss. Ona się nazywa Zori Bliss. Nie, no właśnie, właśnie Gwiezdne Wojny są znane z tego, że tam masz na przykład, kurde, Craiga Daniela jako szturmowca, co nie? Davida Craiga, tak. Zori Bliss. Oj. Kto ją gra? Tak, Kerry Russell ją gra. Tak swoją drogą. Nie, nikt znany. Ten wątek... A nie, trochę znana jest. Jak się nazywa... Jak oni przybywają tą planetę, gdzie jest... Okay, zupełnie tak samo wygląda w hełmie. Nie, no jest to trochę znana aktorka. Jak oni przybywają tą planetę, Felicity, gdzie jest właśnie grała ta banda byłych szturmowców, to też jest w ogóle tak bardzo niepotrzebny szczegół tego, że oni są byłymi szturmowcami, bo oprócz tego, że mają części zamienne, które wydobywają z...
Tego to też zastanawiałam się przez moment, czy będą w stanie w jakikolwiek sposób coś więcej powiedzieć, bo to był ważny wątek na temat tego, że szturmowcy są ludźmi, którzy są porywani, którzy nie chcą koniecznie być w tych szeregach, że oni się mogą w ogóle zbuntować, że mogą uciec i też w ogóle w błoto i porzucone i tego też nie ma. Mam trzecią rzecz, która mi się podobała. Ponieważ jednak pomimo tego, że ten krok, że ten film robi w ogóle 13 kroków wstecz, nie tylko wobec pierwszej trylogii i w ogóle, ale też wobec, nie wiem, jakiego dziedzictwa rasizmu na świecie, bo jakby to, co robi wobec Rose, jest rasistowskie, a to, co robi wobec Rey, jest takie, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Arystokratyczne, coś takiego. Klasistowskie, o właśnie tak. To on jednocześnie udowadnia, że my zrobiliśmy ze dwa kroki do przodu, nawet te największe piwniczaki z internetu. Pamiętacie, jak w pierwszym. Jak w pierwszym filmie, jaki był problem, że... Finn jest czarny? Że Finn jest czarny, tak. A teraz ci szturmowcy, ta Jonah też jest czarna i nikt nie ma z tym problemu. Ha! 21 wiek w ogóle. Jesteśmy. Ale nie ma tej sceny z drugiej strony, gdzie ona ściąga ten hełm szturmowcy. Wiesz, jeżeli ściągnęłaby hełm i to by była kobieta, która nie jest biała, to może by było cały czas ten... No ale no, jednak wiemy, że to jest były szturmowiec, jest kobietą i... W tym momencie i... nikt nie słuchał tego filmu, wiesz? Nie kojarzę w ogóle tego motywu. Nie, no. Ogólnie zmęczyłam się na nim, w sensie tak realnie się na nim zmęczyłam. Pod sam koniec już właśnie przez te mega częste wzrosty napięcia... I on to, jest zaskakująco miał... przy okazji tego, że jest szkodliwy... I jest zły, jakby, on jest zaskakująco źle zrealizowany. Tak. Znaczy ogólnie moim zdaniem to, już pomijając fakt, że to jest dziewiąta część czegoś i że to jest dziewiąta część w ogóle Star Warsów, tak, to ten film jest wyjątkowo źle zrobionym filmem, natomiast w tym samym czasie grają koty, które ściągają tak bardzo duże recenzje, że może nie będzie tak źle zrobione. Tak? Tak, bardzo i właśnie... Coś bardzo złego się dzieje, ale ten film stanowi dla mnie bardzo dobry takie poklepanie mnie po plecach, że, bo ja już wam mówiłam, że ja nie wiem, czy ja lubię Gwiezdne Wojny. Już od jakiegoś czasu ja chodzę, oglądam i ja po prostu nie wiem, czy ja je znaczy, lubię. Znaczy ja po tej części mam tak, że no, Gwiezdne Wojny już nie są ja na przykład wiem, nie że moja bajka. Wiem, że nie lubię postaci Rey i to zupełnie wiem. I wiem, że jakbym była małym dzieckiem i bym to oglądała, to może przez pierwszą część tej nowej trogi bym stwierdziła, fajnie, mam jakiś role model, do którego tam mogę dążyć. To ta część mi pokazuje, że z Rey zawsze był problem, taki, że ona jest wszechmocna jest taki, i wszechwiedząca i wszechdobra. To jest taki role model, kurna, który ci mówi, może to, tak należy na to spojrzeć, na taką w prawdziwym życiu, taka lekcja życiowa, że tak naprawdę, kurna, ważne jest to, w jakiej rodzinie się urodzisz, a nie co chcesz i co sama osiągniesz. No, możliwe. No, ale w każdym razie właśnie jak to oglądałam, to Rey już naprawdę, jej nawet nie kibicowałam. Ja chciałam, żeby nawet coś może się wydarzyło takiego, żeby ona musiała coś zrobić, bo Rey nie przychodzi żadnej przemiany. Ona się po prostu robi coraz lepsza. Ale to jest w ogóle niezłamany wątek. Ona idzie, dlatego ona jest bardzo nudną postacią. Jeszcze jak to jest źle napisane, w ogóle właśnie sobie przypomniałem. Jak oni oczywiście nie mogą wprost zaprzeczyć ostatniemu Jedi, więc Kylo mówi, tak, nie okłamałem ci nigdy. Twoi rodzice naprawdę byli nikim, ale twój dziadek był kimś. A nie podobało ci się, że żyją w tobie wszyscy Jedi, we mnie żyją wszyscy Sithi, tak żeby jeszcze tak bardzo było tak pokazane, jakby jedno do drugiego. Oni właśnie, ja trochę z tego wynoszę, że oni teraz są trochę takimi Bene Gesserit z Duny, nie? Bene Gesserit, najwyższa matka, miała kontakt ze wszystkimi stecznymi pokoleniami po zażyciu tego przyprawy. Mhm. Miała kontakt ze wszystkimi stecznymi pokoleniami Bene Gesserit, czerpała z tej pamięci genetycznej. No i oni tutaj trochę tak samo jakby tak wchodzą na takie dorosłe tory, być może to będzie Duna, jak wiesz, tam 10, 11, 12 to już będzie poważna drama o... Ja już nie chcę Gwiezdnych Wojen. Ja już centralnie nie chcę Gwiezdnych Wojen. Zajechali po prostu tego konia. Wiecie co, bo ja mam jeszcze coś takiego, że tak jak Dominik mówi, że te nowe Gwiezdne Wojny są nawet gorsze niż te pierwsze trzy Gwiezdne Wojny Lukasa. Ja nie lubię tych Gwiezdnych Wojen Lukasa, pierwszych trzech, ale jak na nie patrzę dzisiaj z perspektywy, to mam... Po pierwsze, Lukas przynajmniej chciał opowiedzieć inną historię. I ona była w zamierzeniu, była dosyć mądra i nawet fajna, bo on chciał pokazać, że wojny są skomplikowane, że właśnie, że to nie jest tak, że przychodzi ci wielkie złe imperium i zdobywa władzę, tylko że tam chodzi o handel, o pieniądze, że Palpatine zdobywa władzę w parlamencie, że jest ten słynny dialog, taki, który naprawdę dobrze wyszedł Gwiezdnym Wojnom, że słuchaj się, że tak się zaczynają dyktatury, nie przy płaczu tam niewinnych, ale przy oklaskach w parlamencie, co nie? I nie pamiętam, jak to dokładnie szło, ale coś takiego
taki obłos, nie? Że tam, że mm-hmm. tak się, no. I jakby przynajmniej on chciał, miał coś do powiedzenia, wyszło mu lepiej albo gorzej, ale chciał coś powiedzieć i to coś było interesujące i było dobre, a całe nowe Gwiezdne Wojny, może poza Last Jedi, ale w Last Jedi też nie miałem takiego wrażenia, że oni chcą coś nowego powiedzieć, że mają jakieś coś, co chcą powiedzieć. No, w Last Jedi było tak, na przykład był ciekawy wątek tego, że właśnie, że wojna wojną, ale i tak ktoś na niej zarabia, co nie? To było takie, właśnie takie spoza tego, takiego dobra i zła tylko, co nie? Ale J.J. Abrams absolutnie nie ma nic nowego do powiedzenia. On w ogóle najpierw nakręcił pierwszą część drugi raz, jakby kopiując cały schemat, a później nakręcił taki fanfic w ogóle na 2 godziny 20 minut za 190 milionów, czy ile tam ten film kosztował, nie? Taki, wiesz, taki i wykorzystujący każdą okazję, żeby przywołać wydarzenia z poprzednich części i każdą postać pokazać, do wszystkiego się odwołać, a nawet odmłodzić ich, bo już mu nie wystarcza, że oni są i że nawet po śmierci ich zostawia jako komputerowo, ale jeszcze nawet, kurde, młodego Luka i młodą Leję musi na ekran wcisnąć, co nie? Ja trochę jeszcze raz przeżywam ten film, bo ja pamiętam, że w ogóle jak wyszłam z kina, ja nie mam jakiejś takiej dużej... Ludzie zwykle jak wychodzą z kina, to mają potrzebę podzielić się, przeanalizować, zwrócić innym uwagę na rzeczy, które się podobały. Ja tak zwykle nie mam. Ja potrzebuję tam chwili, żeby usiąść, pomyśleć i potem ten. To pamiętam, że jak wychodziłam z kina, to byłam taka raczej... Totalnie nie widzę potrzeby, żeby cokolwiek mówić. Właśnie, jakby odpowiedź, najlepsza odpowiedź na to pytanie, dlaczego ci ten film nie podobał, jest taka, że on jest chujowy. Kropka. Kurde. Tak, jest prawda. To jest bardzo zły film. Ja też tak uważam. To jest bardzo zły film, nie tylko jako Gwiezdne Wojny. Ale tak, to jest męczący. To jest męczący, źle zrealizowany, źle zmontowany, z złym scenariuszem. No, mówię. Który właśnie wyciąga rzeczy... praktycznie zza pleców za każdym razem, kiedy jest potrzebne, żeby w tym momencie coś się wydarzyło, to się dzieje bez względu na to, co było w ogóle mówione wcześniej. Ten film nie szanuje w ogóle widza i to widza, który jest fanem, widza, który nie jest fanem. On nie szanuje swoich postaci nawet. No. On nie szanuje nawet reżysera poprzedniej części, kurwa, no. Jakby... Nie ma tam w ogóle, nie ma szacunku w tym filmie. A jeszcze jedna rzecz mi się podobała, jeżeli chodzi tak w sensie ze spektakularności, a może w taki sposób, jak oni są na tej planecie, gdzie spotykają Lando, tam jest ten taki festiwal. I to, jak oni są na tym festiwalu, tam jest kilka takich scen, takich dalszych, to mi się podobało. Tak usiadłam i stwierdziłam, że to jest cool. Mam trzecią rzecz, która mi się podoba. Jest. To chyba trzecia rzecz. Tak, no. Trzecia rzecz. No to mam piątą rzecz, która mi się podoba. Ten film ma bardzo dużo rzeczy ogólnie. Jest tak, jest to ujęcie, które było pokazywane już w trailerze, jak Rey biegnie, ucieka przed TIE Fighterem, przed Kylo Renem i skacze tak, przelatuje nad nim i obcina mu skrzydło i wygrywa pojedynek z TIE Fighterem. To jest scena, która ładnie wygląda. Która tam autentycznie tak wymyśliła, nieźle to wymyśli, ładnie. O Jezu, tak swoją drogą, cały kontekst tej sceny, gdzie oni starają się uciec na... w statku, który zabrał jej rodziców, gdzie był ten wąż i wszystko, co tam się dzieje, po czym Rey mówi, zaraz was dogonię i po prostu odchodzi. Tak. W tym a, czasie... później, a później mówią do Chewbacki, iść po Rey i tak, mówią, że porywają Chewbackę. Tak, dosłownie. I ty siedzisz i what the fuck is happening? A Rey przez przypadek zabija Chewbacka i jest mega zdołowana, ale później się okazuje, że nie zabija Chewbacki, tylko jakichś przypadkowych ludzi i nagle nie jest zdołowana. Tak. Dobrze im tak. Wszystko, co tam się dzieje, to jest w ogóle... To co ty powiedziałeś, że Rey idzie i oni mówią, idź po nią i oni go porywają. To jest cały ten film in a nutshell po prostu, no tak, nie? Tak, dokładnie, bo tam właśnie nie ma... On nie działa tak, na takim podstawowym poziomie opowiadania historii. On się nie trzyma kupy po prostu. A i tak swoją drogą, Steve Rippio w ogóle jako postać... Ja bardzo dawno nie widziałam pierwszej trogi, czyli 4-5-6. Tak, no tak właśnie, on jest mega, moim zdaniem... W sensie, ja rozumiem, co oni chcieli zrobić, ta postać jest na tyle frustrująca, irytująca po prostu, bo ty jakby już... Myślę, że ludzie, którzy oglądali Stare Gwiezdne Wojny, tak? Którzy oglądali je tak, jak wychodziły, w sensie 4, 5, 6, potem czekali na ten 1, 2, 3 i potem mają teraz te kolejne. Oni znają C-3PO i R2-D2. To są ludzie, którzy ten... C-3PO miał być irytujący, ale on był likable w jakikolwiek sposób. Ten C-3PO jest napisany w taki sposób, żebyś tego po prostu nie lubił. A jednocześnie...
Ja jakby z poprzednich części zawsze miałem jednak coś takiego, że okej, wszyscy są złośliwi dla C-3PO i on wszystkich wkurza, ale jednak oni go lubią i szanują. No tak. A tutaj już masz aktywnie po nienawidzi C-3PO i cały czas jest dla niego tak złośliwy w taki okrutny sposób w ogóle, nie? Tak, ale jeszcze w ogóle to, że on mówi też tu jestem, też biegnę, też coś tam i tak jak dobra, we get it, jesteś irytujący, tak? To jest twoja naczelna cecha i tylko po to tutaj jesteś, tak? Nie wiem, mam... Teraz jest mi przykro. Wcześniej to byłam taka... I to nawet nie przykro, że ten film jest zły, tylko że kurde... Tak jeszcze przez moment myślałam, bo tak się... Długo się zastanawiałam nad tym, no i się pytam ziomka, który był z synem i się pytam, jak syn, nie? No i... Film akcji, dużo się dzieje, tam błyskawice, bo na przykład, to mi się też podoba, jak wchodzą na tę planetę, ten orgazm Ron 6000, czy tam whatnot, jak tam wchodzą i tam są te wyładowania elektryczne, to też bardzo ładnie wygląda, w sensie... Tak, ale to bardzo ubożyło pojedynki na mieszczyźnie. I coś mi się jeszcze przypomniało, przecież ona rozwala ten statek Kylo Rena, potem wsiada do innego statku Kylo Rena, po tym, kiedy walczył ze sobą na Gwieździe Śmierci, który mu kradnie, on stamtąd w jakiś sposób magicznie tam ulatuje na różowej chmurce, ale to nie jest ważne. I ona rozwala ten statek tylko po to, żeby znaleźć drugą mapę przecież. To jest tylko po to w ogóle potrzebne. Ja tylko chciałem wrócić do tego, co Nike powiedział, bo odmawiam takiego stwierdzenia, że się starzejemy. To nie jest nasza wina, to jest masakrycznie zły film. Tak, ale mi chodzi o to, że się zdarzyjemy, że, no, że tak jak Iga mówisz, dla mnie to już nie... Ja już nie jestem zainteresowany Gwiezdnymi Wojnami. Jakby ten rozdział w moim życiu uważam za zakończony, nie? No dobra, okej. Okay. Trudno mi z tym dyskutować. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że mi się generalnie i Przebudzenie Mocy, i The Last Jedi podobały jako film. Ja się na nich dobrze bawiłem. Nie uważam, że to są jakieś arcydzieła albo cokolwiek. No ale to jako takie kino rozrywkowe się na nich dobrze bawiłem. Kurde, bardzo mi się, to jest chyba najbardziej z tych nowych Gwiezdnych Wojen z jakiegoś powodu podoba mi się Han Solo. Rogue One był spoko, więc tam generalnie ten. A to jest dla mnie po prostu jakiś film bo trzy klasy niżej. On naprawdę nawet nie postawiony koło, nawet nie porównywany do pierwszej trylogii, drugiej trylogii, nawet porównywany do tych dwóch filmów poprzednich. On jest moim zdaniem masakrycznie gorszy. Ale wam powiem, że coś w tym jest, że jak teraz zaczęliśmy, znaczy Dominik zaczął mówić o tym, że on jest dużo, dużo gorszy od pierwszej i drugiej części tej trylogii. Ja pamiętam więcej scen z tej pierwszej części niż z tego filmu. No. Dobra, tymczasem Wiedźmin. Najpierw taki disclaimer mały. Z trzech perspektyw będziemy mówili o Wiedźminie, ale wszyscy będziemy mówili ze spoilerami, więc przypominamy tylko. Dominik obejrzał cały serial, ja obejrzałem 5 odcinków, więc jestem za połową, a Iga obejrzała 1 odcinek. Jestem na początku, tak. Więc z takich trzech perspektyw będziemy rozmawiali. I Dominik, chcesz zacząć, bo jesteś chyba najbardziej entuzjastyczny? Ja bym chciała powiedzieć coś Mogę meta. Zacząć. Coś meta bym chciała Powiedz powiedzieć. Meta. Zaczęłam oglądać ten serial po angielsku, po czym... W połowie pierwszego odcinka się przerzuciliśmy na dubbing polski i zaczęliśmy go oglądać od początku i ten serial jest 300 razy lepszy z dubbingiem polskim. Nie wiem, czym posunąć tak daleko. To jest naukowo udowodnione, sprawdziliśmy to. Jest bardzo spoko ten dubbing. Moje wzory trochę inaczej mówią, ale tak. Jest bardzo spoko ten dubbing. I jest, przy okazji, skoro zaczęliśmy od tego, to przy okazji dubbing trochę naprawia to, z czym widziałem w internecie. Niektórzy polscy widzowie mają problem, czyli brak tej frazy Sapkowskiego i tego jego języka i tych jego zwrotów. Że Chędożenia i tych takich różnych innych tekstów, no to wszystko jest w polskim dubbingu, więc jeżeli brakuje wam tego języka, to jest dobre rozwiązanie, bo tłumaczenie, napisy są zupełnie innym tłumaczeniem niż dubbing. Tak. Dubbing ma... Bardzo się cieszę, że oglądam z polskim dubbingiem i jak doszedłem do sceny o tym, że Geralt przez przypadek wymusił dziecko niespodziankę i się okazuje, że Paweta jest w ciąży. Jest taka chwila ciszy i Geralt mówi kurwa. Widziałem, jest już dużo memów, że tamten Geralt ma dwa tryby. I fuck. No to tak, ja obejrzałem całość i jest spoko ten serial. Jest... Znaczy, to bym powiedział, że jestem najbardziej entuzjastyczny. Tak, zauważam, znaczy, kurde, jak to powiedzieć? Nie uważam, żeby to był wybitny serial i uważam, że można mieć do niego mnóstwo zastrzeżeń z wielu różnych powodów, ale w odróżnieniu, to jest też coś, co mi wczoraj przyszło do głowy, w odróżnieniu od nowych Gwiezdnych Wojen, które tak na takim bardzo podstawowym technicznym poziomie
są zrobione przynajmniej dobrze, znaczy wyglądają przez większość czasu bardzo ładnie, ale nie mają zupełnie serca i nie ma tam w ogóle więcej wojen i nie chce się w ogóle lubić tego filmu, to z Dziedzinem mam kompletnie na odwrót. Można mieć do niego mnóstwo zastrzeżeń takich realizacyjnych, ale te najważniejsze elementy, czyli serce Wiedźmina i postać Wiedźmina i postacie wokół Wiedźmina i serce tej historii ma na miejscu. I to jest dla mnie taka podstawowy powód, że mi się ten serial fajnie ogląda. Mi jest miło z nim. Nie czuję się złym człowiekiem, kiedy oglądam Gwiezdne Wojny, jak oglądam Wiedźmina, tylko jest mi fajnie. Cieszę się z tym serialem i się bardzo dużo uśmiecham do niego. On ma troszkę problemów, o których na pewno jeszcze powiemy, no, ale to takie moje pierwszy statement. Z oglądania pierwszego odcinku zrobiliśmy sobie drinking game. Piliśmy za każdym razem, kiedy było powiedziane miejsce przeznaczenia oraz kiedy było bardzo niesubtelnie sugerowane w dialogu, że ludzie to potwory. Nie róbcie tego drinking game. To jest ogólnie... to jest mój drugi błąd po tym, kiedy zrobiliśmy drinking game, jak zaczęliśmy grać w Death Stranding i piliśmy za każdym razem, kiedy było powiedziane Ameryka albo prezydent. I tam, nie, to są dwie złe drinking game. Nie polecam. Znaczy no, na obronę serialu mam to, że Sapkowski taki jest. Ja wiem. Sapkowski się na maksa powtarza i uwielbia właśnie takie wbijanie młotkiem do głowy czytelnikowi symbolizm swojego tytułu, nie? Jakby, jak to jeszcze bardziej wsadza jest, jak uwielbiam jak w czasie pogardy zwłaszcza, jak raz na jakiś czas Sapkowski sobie przypominał, że jest jeszcze czas pogardy i oni byli dziećmi czasu pogardy i pogarda rządziła ich życiem, bo pogarda była wszystkim w ich życiu i ich serca przepędzała pogarda, ponieważ czas pogardy to był ten czas, w którym żyli. I tak przez trzy strony. Tak, i to też jest ogólnie, pomijając ten, jest dużo Sapkowskiego w tym serialu. I to dzisiaj mówiłem Idze, że też przy okazji na przykład ten serial uświadamia mi, jak go oglądam, że cała w ogóle ta koncepcja dziecka niespodzianki jest strasznie głupia. Tak. Zwłaszcza, żeby się zabijać o nią jeszcze jako takie prawo, tak, którego nie można naruszać w ogóle. No ale to też, no to jest w tych książkach i okej, okay, tak. No oni adaptowali książki ale i zrobili to. Ale ja tłumaczyłam to już Dominikowi i powiem to tutaj jeszcze raz na antenie. Mi się wydaje, że też ta fabuła opowiadań głównie jest... Ona się taka naiwna, taka trochę taka głupiutka ona jest, ale to jest też może dlatego, że po prostu ona już była readaptowana tyle razy i pewnie większość z nas czytała te rzeczy też kilka razy na przykład w trakcie życia swojego i cały czas z nimi dziełujemy i one się po prostu robią coraz głupsze, dlatego że im bardziej jest coś znajome, tym tak, mniej jest po prostu mądre też, i zaskakujące może też dlatego, i może fajne. Też dlatego i może to też ludziom, którzy nie czytali książek, a grali w grę, uświadomie też to, co ja często powtarzam o Wiedźminach, że one są mniej kontynuacjami, znaczy nie są wcale tak bardzo kontynuacjami, tak, jak udają, że są, tylko są po prostu remiksami. Tak, czytałem w ogóle taki absurdalny artykuł chyba na Poligonie, że skoro twórcy serialu tak podkreślają, że to jest adaptacja książek, a nie gry, to dlaczego jest Geralt w bani, który jest odwołaniem do konkretnej sceny z trzeciego Wiedźmina. Geralt biorący kąpiel i jest bardzo znanym, jest bardzo często powtarzanym motywem w opowiadaniach, ze dwa czy trzy razy to się pojawia. Do tego jeszcze jest motyw, jak Jen bierze prysznic i namydla, jest niewidzialne, jej ciało jest niewidzialne, ale ona się namydla i Geralt podziwia jej namydlone takie niewidzialne cycki. I jest jeszcze scena, kurde, jakiegoś takiego trójkąta erotycznego, czy czworokąta erotycznego wręcz, nawet z trzykawki i jego dwoma wojowniczkami. Też w ogóle w jakiejś łaźni i tak dalej, więc to nie jest tak, jakby, że gry wymyśliły Geralta. Ale tak swoją drogą kąpieli. Podobno po tym, w sensie podczas, jak ten serial wychodził, wznowili jakiś tam nakład książek, znowu w Stanach głównie. I kolejny bestseller w sensie. No w ogóle tak, w ogóle ten serial jest strasznie dobrze przyjęty przez fanów. Jest najlepiej ocenianym na IMDb serialem Netflixa ze wszystkich. Jest lepiej oceniany niż Stranger Things na przykład. Nie im cieszę się z tego. Mindhunters. Więc tak, więc jakby coś on na pewno zrobił dobrze dla fanów. Dla mnie, ja największe, znaczy takie, jakbym miał go ocenić, ten film, to szanuję jego ambicje i szanuję to, co oni chcieli osiągnąć i to jest fajne, co chcieli osiągnąć, ale za często widzę, że im się to nie udaje. Jakby za często im zabrakło umiejętności, środków, scenariusza i tak dalej. Nie? Bo to jest, na przykład to jest fajne, że oni dużo więcej mówią o świecie przedstawionym niż Sapkowski mówił w opowiadaniach, no bo muszą, skoro chcą kręcić dłuższy ten serial, ale właśnie to się nie do końca zlepia, co nie?
To tak nie do końca wybrzmiewa. Cała ta szkoła magii. Po pierwszym odcinku powiem ci, że tego nie widzę. Szkoła magii, nie, no i później będziesz miała całą Artuzę tłumaczoną na przykład, nie? I całe relacje pomiędzy czarodziejami a królami. W trailerach był bardzo podkreślony w ogóle wątek przeszłości Yennefer. Tak, ona będzie cała opowiedziana. Cała będzie tak chronologicznie będzie opowiedziana, cała przeszłość Yennefer. Cały ten wątek takiego politycznego manipulowania światem przez czarodziejów, czy nie, że każdy król ma na swoim dworze jakąś magiczkę albo magika i oni jakby tak de facto służą po to, żeby manipulować tymi władcami na potrzeby kapituły, co nie? I to jest spoko, ale jednocześnie to jest szkoła, jakby za każdym razem jakieś ujęcie na tą szkołę w Aretuzie, to wygląda, ona wygląda w ogóle jak taki model po prostu tekturowy, takie światełka się świecą po bokach. I jednocześnie jest wątek z wężami wrzuconymi do basenu, które zasilają te światełka na tych murach i to jest takie... Znaczy, guys, cały serial zaczyna się walką na bagnie. Tak, która wygląda bardzo źle. I to wygląda po prostu tak tragicznie źle, co mi przypomina, że... Bagniński robił w ogóle. Tak, że przed tym, jak wyszedł ten serial, w polskim internecie był taki fęk, żeby na torrenty wrzucać stary serial Wiedźmin nasz polski z tam Witcher Netflix 2019, żeby ludzie ściągali tam ten serial. I kurde, jak zobaczyłam te pierwsze sceny, to mówię, że równie dobrze mogli wrócić z tym gumowym smokiem, bo ja się słabo. Nie do końca zgadzam z Tomkiem. Znaczy, inaczej. Jakby zgadzam się, tak, że tutaj są momenty, kiedy faktycznie nie domaga CGI, kiedy nie domaga realizacji. Akurat, ale w Aretuzie tak nie miałem. Ale na przykład na Maxa jest, i to jest przedziwne, jak źle wygląda pokój Kalanty. Jest takie jedno ujęcie, taki jeden kadr, gdzie ona leży naprzeciwko kominka i to jest taki ewidentny green screen, tak chamski i tak w ogóle, i tam akurat właśnie nie, to moim zdaniem wygląda w ogóle nawet gorzej od tego potwora z to jest niemożliwe, potwór z bagiem. A to jest po prostu kurna scena, gdzie ktoś leży przed kominkiem i ona wygląda tragicznie. Są takie momenty w tym serialu, gdzie jakieś proste rzeczy, takie wydawałoby się, albo tak nieoczekiwanie, jakaś jedna rzecz jest... wygląda bardzo kiepsko, albo ktoś mówi bardzo dziwno. W pierwszym to jest, mniej to jest w dubbingu słyszalne, bo on tam mówi coś trochę sensowniejszego, ale totalnie w bitwie z Nilfgaardem w pierwszym odcinku w pewnym momencie król krzyczy: przegrywamy! To jest takie kurde... myślisz, czemu? Czemu on krzyczy teraz? Jest bitwa i czemu król anonsuje wokół siebie, że we are losing, on mówi dosłownie, nie? I takie... Kurde, no i masz takie momenty oglądające serial, że takie fuck. Ale mi się troszkę wydaje, i to jest moja zupełnie niepotwierdzona niczym teoria. Lubię to. No. Że to mi czasu zabrakło, bo moim zdaniem z kolei ma momenty, które są fenomenalnie dobre i tak. I to się chyba wszyscy zgadzają, że ogólnie podbiorze, że Geralt jest bardzo fajny. Że Henry Cavill daje radę jako Geralt. Yennefer jest bardzo, bardzo... Ale z drugiej strony Henry Cavill jest super, ale jego peruka to jest taki hit and miss, nie? Czasem wygląda tak, że totalnie okej, po prostu ma takie włosy, a czasem myślisz, o, co się stało z jego włosami Geralta, co nie? No właśnie o to chodzi, więc wydaje mi się... w pierwszym odcinku, bo to też obserwowaliśmy, jako że byliśmy trochę pijani, bo często mówią o tym, że ludzie są prawdziwymi potworami, lubi zapinać sobie włosy w kucek, ale tak, żeby mu tak przynajmniej z 10 kosmyków włoziło w ryj. To jest bardzo potrzebne Wiedźminowi ogólnie. Tak, ale właśnie mi, stąd moja teoria z dupy, że tam są w tej ekipie ludzie, którzy wiedzą, jak to powinno być zrobione i jest tam odpowiednia dawka talentu, tylko być może po prostu zabrakło... Czasami mają wolne, albo zabrakło im czasu. I moja teoria z dupy jest potwierdzona faktem, że zapowiedziano już, że drugi sezon będzie w 2021 roku, a nie w 2020, że chyba oni też wiedzą, że troszkę sobie za mało czasu dali na te ambicje, które mieli. I wydaje mi się, że to, że te podstawowe rzeczy właśnie, jak główne postacie Geralt, Yennefer, Ciri to jest chyba najmniej potrzebny w ogóle. Ciri, bardzo fajna aktorka gra Ciri. Jest ogólnie spoko, znaczy nie mam nic do... Właśnie tobie po pierwszym odcinku Ciri jeszcze się wydaje sensowną postacią ale serialu, bo jej jest dużo, wiesz. Ona później, kompletnie później nic nie... Później jej wątek jest taki, że tam tylko przypomina, a jeszcze Ciri jest w lesie, co nie? I biegnie. A jeszcze Ciri jest u Dryady, co nie? I nic jest u Dryady, wątku, i tyle, co nic, nie? Nic z tego wątku nie wynika kompletnie. On jest taki, kompletnie może by go usunąć i nic by to nie zmieniło. Ale właśnie ja też mam problem taki, że on ten serial jakby tak potyka się o własne ambicje, nie tylko pod względem technicznym, ale też pod względem scenariuszowym, bo on na przykład cały wątek Brokilonu
jest fatalnie zrobiony. Ten Brokilon wygląda źle, jest w ogóle strasznie sztucznie oświetlony, także cały czas napieprza z tyłu światło i wszystko jest takie zielone, takie przerysowane, takie... No to wygląda jak z takich tanich seriali... Trochę brzmi jak porno. O takich, no wygląda jak z takich tanich seriali o pięknych ludziach, którzy są tak bardzo sztucznie podświetlani, żeby było widać, co oni są piękni, jak ich się skóra błyszczy i tak dalej, co nie? Takie CW, ta telewizja Warner Bros. Robi takie seriale na przykład, co nie? I tutaj ten Brooklyn też tak wygląda i to w ogóle zupełnie nie pasuje do całej estetyki serialu, ale przede wszystkim ten Brooklyn nie ma żadnego znaczenia i żadnej wagi scenariuszowej. Ona tam wchodzi do Brooklynu, pije wodę, nie do końca wiesz, dlaczego ona ją pije, nie do końca wiesz, co wynika z tego, że ona się jej napiła, a później wychodzi z Brokilonu i tyle. I to jest koniec wątku Brokilonu, co nie? Jakby, jak porównasz do tego, do całej dramy z opowiadania o Brokilonie, co nie? Gdzie tam Wiedźmin wszedł, okazuje się, że on miał jakąś przeszłość z królową, też była cała gadka o przeznaczeniu i tak dalej, co nie? Że driady wymierają i że potrzebowały tej Ciri, żeby jakby, że potrzebują tych dziewczynek, żeby przetrwać, że ludzie je wybijają. Tak. Tutaj to bardzo dobrze w musicalu było zrobione. Jak teraz znaczy... mówisz, tam, to jedyne, co kojarzę, to tam pamiętam trochę z książek, ale głównie przez musical to widzę. Jest trochę, trochę moim zdaniem, i to wszyscy mówią, i jest problem, to co anonsowałem ze strukturą, tą taką niechronologiczną, że masz trzy wątki, wątek Yennefer, wątek Geralta i wątek Ciri, i one są, się dzieją, są trzy w ogóle linie czasowe. W sensie one się dzieją tam w odstępach dziesiątek lat pomiędzy sobą. I to jest fajny zabieg w teorii, I fajnie jest takie angażujące intelektualnie sobie układanie tej głowy i rozwikłanie, nie wiem, układanie sobie... I zaskakująco spoko scenariusz to rozwiązuje, bo oni tak odwołują się do wydarzeń historycznych i na przykład ze sceny na scenę wydarzenie się wydarzyło 10 lat temu albo przed chwilą. Więc ja nie mam... Niektórzy ludzie mówią, że to jest... że można się tym pogubić albo że ktoś to nie zna książek. I nie. No, moim zdaniem na takiej podstawowej kompetencji w odbiorze dzieł kultury, jak ktoś czytał parę książek w życiu i widział parę filmów i seriali, to ogarnie. To jakby nie w tym sensie. Ale troszkę nic z tego nie wynika. Troszkę to jest taka sztuka dla sztuki. I wydaje mi się, że gdyby zrobili to jakoś bardziej tradycyjnie, albo na przykład byłyby te trzy linie czasowe, ale byłby cały odcinek o Ciri, cały odcinek o Yennefer, cały odcinek o Geralcie, później znowu cały odcinek, to miałoby to lepszą dramaturgię. A tu jest taka trochę to wachlowanie wątkami. Jest super moment w trzecim odcinku. Żonglowania wątkami. Jest super moment w trzecim odcinku, kiedy walka ze strzygą Geralta jest zestawiona z przemianą Yennefer. I to przynajmniej wtedy widzisz, po co jest, po co te wątki są, że ktoś ma jakiś pomysł na to i to robi, ale przez większość czasu to, że one się tak przeplatają i że skaczą po tym czasie, to jest takie, sobie po prostu jest. I to chyba jest mój taki, pomijając te kwestie techniczne, ale to uważam, że jest do naprawienia, największy zarzut do tego serialu, ale też jest to zarzut, który już na tym etapie właściwie powiedzieli, że tego nie będzie w drugim sezonie, no bo oni to zrobili tutaj dlatego, że chcieli mieć wszystkie trzy postacie od początku, a de facto w opowiadaniach jest tak naprawdę tylko Geralt, trochę Yennefer, bardzo mało Ciri. A tutaj chcieli mieć od początku wszystkie te postacie, żeby je tutaj poustawiać na scenie, więc okej, no rozumiem, czemu tak jest i w drugim sezonie tego nie będzie, ale tak. A teraz, żeby tak ogólnie jeszcze powiedzieć, uważam, że on ma troszeczkę problem z serialu Netflixowego, taki, że ma, że każdy serial Netflixowy ma coś takiego, że ma jakiś niepotrzebny, że się wydaje trochę słusznie przedłużony. On ma przynajmniej jeden odcinek, który jest kompletnie niepotrzebny. To jest siódmy odcinek, który się składa praktycznie z samej ekspozycji. W serialu, w którym i tak jest w chuj ekspozycji, więc to nie jest tak, że okej, zróbmy odcinek cały z ekspozycji, bo mamy za mało ekspozycji. Nie, ta ekspozycja jest tam wystarczająco dużo na tym etapie już i nie potrzeba. I tam się praktycznie nic w tym odcinku nie dzieje. Tam on jest w ogóle najkrótszy, ma 47 minut i on polega głównie na tym, że czarodzieje rozmawiają o sytuacji politycznej. I... O, sounds fun. No właśnie o tym jeszcze chciałem powiedzieć, że są jeszcze dwie rzeczy, które mi się nie podobają w tym serialu. Ta druga to jest właśnie ta sytuacja polityczna. Że oni żyją w tym kompleksie Gry o Tron zupełnie niepotrzebnie moim zdaniem i też bardzo skrzywdzące jest porównywanie Wiedźmina do Gry o Tron, bo te seriale HBO-skie, te właśnie i Gry o Tron i na tym zrobiła w ogóle swoją karierę, że one mają takie systemowe podejście do fabuł, nie takie, że traktują człowieka jako element jakiejś rzeczywistości społeczno-politycznej, co nie, że i właśnie to było takie zaskakujące w Grze o Tron, że Martin napisał taką książkę, że ale co by było, gdyby prawdziwą politykę taką średniowiecza przełożyć na fantazy, co nie? I to jest super, jakby to jest super, to jest bardzo HBO-skie i bardzo ale Wiedźmin nigdy nie był taką powieścią. Wiedźmin zawsze był klasyczną dramą opartą na bohaterze.
I zresztą, kurde, ma tytuł bohaterski, co nie? Właśnie nie ma tytułu Gra o Tron, czyli jakaś tam rozgrywka polityczna, tylko jest bohater, który przeżywa, kurde, przygody inspirowane mitami arturiańskimi, co nie? I, tak, i legendami różnymi i tak dalej. Tam się dzieją rzeczy polityczne. Okay, tak. Nie, no, do... I oni... Nie, no, ale na przykład w Sadze masz takie momenty, że u Geralta dzieje się coś i on jakby, na przykład przez przypadek jest na polu bitwy, z którego tak. On chce się jak najszybciej wydostać, bo go to gówno obchodzi później, i on musi robić coś innego. Później w Sadze Sapkowskiemu zaczęło się interesować tym, jak postrzegane i utrwalane są wydarzenia historyczne. I to jest mega ciekawe, przede wszystkim dzięki tej bitwie, jak on opisał bitwę z wielu perspektyw. Jak ona została zapamiętana, jak ona wyglądała naprawdę, jak była upamiętniana, jak istniał cała machina propagandowa, która utrwalała ją w naszej pamięci. I to się pod koniec opowiadań zasugerowane, że to Sapkowskiego będzie interesowało, jak jest ta bitwa pod Sodem. Ona też jakby propagandowo wygląda zupełnie inaczej, niż wyglądała naprawdę. I czarodziejki opowiadając później tą bitwę, że to tam jest nawet, ludzie myślą, że Yennefer umarła w trakcie tej bitwy, co nie? A później się okazuje, że to była plotka, ale plotka na tyle silna, że jakby, że prawda historyczna była taka, że Yennefer umarła, a Yennefer wcale nie umarła, co nie? Dopiero jak Geralt odkrywa, że ona nie umarła, to wraca tam do żywych i zostawia Triss na lodzie, bo w międzyczasie zaczął mieć z nią romans, nie? Na boku. Więc Wiedźmin jakby na tym etapie jeszcze w ogóle nie jest taką historią, a serial stara się być taką historią i mu to nie wychodzi, no bo za każdym razem, jak zaczyna mówić, jakby nie udaje mu się w taki bezboleczny sposób przedstawić mapy świata, więc jak jest mowa o tych wszystkich Redaniach, Kedwyn, Nilfgaardach i tak dalej, to nie do końca wiadomo, o czym jest mowa. Ja mojej Iwonie mówię, że no nie przejmuj się tym za bardzo. Na tym etapie dla siebie ważne jest tylko, jak mówią o Nilfgaardzie i Cintrze. No tak. I jak Dominik mówi, bo ja jeszcze nie doszedłem do 7 odcinka, ale już tutaj była, już jak rozmawiali o przyszłości Yennefer, to była taka dyskusja, gdzie ją wysłać i tak dalej, to też po prostu siedzą magowie i gadają o świecie, co nie? I przy okazji... Mają taką mapę przed sobą, przesuwają pionki. Nie, właśnie nie. W siódmym odcinku jest taki moment, że ktoś przesuwa, jest. No to może być ciekawsze, bo przynajmniej zobaczysz, jak wygląda ta mapa. To jest nie do końca... to jest nie do końca mój zarzut, bo mi to nie przeszkadzało wcześniej, nie zwróciłem na to uwagi. Wydaje mi się, że w tym 7 odcinku to ma trochę więcej sensu, jak o tym mówić, przynajmniej mówię o tym dość szczegółowo, więc to nie są tylko takie rzucane jakieś okrawki, więc może ten odcinek jest potrzebny Tomkowi, nie wiem. Znaczy on mi nie jest potrzebny, bo uważam, że ten serial nie powinien tego mieć. Że powinien być właśnie oparty na takiej klasycznej fantasy, dramie opartej na bohaterów. Zajebiście mi się podoba relacja Geralta i Yennefer, ty jeszcze nie widziałeś 6 odcinka tego o smoku. Nie. Aczkolwiek widziałem 5 odcinek, jak oni się poznają, to był słaby odcinek. Kiepsko mi się go oglądało. Mi się bardzo podoba chemia między nimi. Bardzo podoba mi się to takie oparcie tej ich miłości na takich długich spojrzeniach, westchnieniach. Bo to jest dokładnie to. Tak, to jest dokładnie ta relacja. A jeszcze w ogóle jest taka wyśmiewana trochę scena z 6 odcinka, że oni nastają w obronie tego smoka już pod koniec i walczą z tymi żołnierzami. I tam Geralt ich chlasta i Yennefer krzyczy Art. Geralt się obraca, bierze ją w pół, odrzuca od żołnierzy Ardem i ją całuje w tym momencie. Takie fuck yeah. To jest dokładnie mój Geralt Yennefer. 100% melodrama w melodramie, takiego kiczu takiego, bo to jest dokładnie to i to mi bardzo gra. Bardzo gra mi Jaskier. W ogóle cała obsada mi gra tak naprawdę. Nie wiem, czy mam... Nawet mnie... Jaskier jest gejem. Nie. Jest takim klasycznym Jaskierem, tak. Właśnie takim bawidamkiem, który... Damkiem. Nie ma w ogóle chyba... Ja chcę usłyszeć o tym, co jest zmienione i o czym prosili twórcy, żeby nie mówić. Nie, no o to mi tylko chodzi. To niechronologiczną narrację. To jest tylko to? O to mi chodziło, że to jest taka rzecz, która może zaskoczyć i widza, który... To jest w ogóle przedziwne, że oni prosili, żeby o tym nie wspominać, bo... Jestem w ogóle tak zawiedziona. Moim zdaniem to jest kluczowe dla rozumienia tego serialu i chyba dobrze ostrzec widzów, że tak jest w tym serialu po prostu. Nie, im chodzi o to, chyba im zależało trochę, żeby widz miał takie aha, który tego nie wie, że tam w drugim, trzecim odcinku to już tak dosyć... W pierwszym odcinku jest tylko taki moment jeden, kiedy to jest sugerowane, kiedy Renfri mówi do Geralta, że królowa Kalanty dopiero co pokonała pod chocie Bożym chyba
jakąś armię, a chwilę wcześniej masz mówione, jak Ciri mówi, że ty w moim wieku pokonywałaś już armię, pod chodzi Bożym. Wtedy masz, to jest taki jeden moment, kiedy ten, w drugim, trzecim odcinku już tak dosyć mocno, więc może im chodzi, żeby widz po prostu nie wiedział o tym, żeby był zaskoczony i miał takie aha. Nie? Brakuje mi, znaczy rozumiem, dlaczego to Netflix wysiał, ale tego mi brakuje w porównaniu do opowiadań, bo te opowiadania, one być może nie były wybitnie napisane i nie miały wybitnie interesujących fabuł, ale były bardzo ciekawe pod względem takim postmodernistycznym, pod względem naigrywania się z legend i bajek i tak dalej. I na przykład to, że Renfri to jest królewna Śnieżka i ma 7 zabójców zamiast 7 krasnoludków i była trzymana w wieży, ponieważ przeprowadzono na niej eksperymenty i łowca ją zgwałcił i tak dalej. To wszystko jest jakby takim komentarzem do baśni i to się później wiele razy pojawia. Jest później jeszcze Piękna i Bestia jest cytowana i no takie, no właśnie w ogóle cała historia o Ginie jest też taką parodią trochę opowieści o Ginie. Tutaj tego nie ma. Przynajmniej nie jest to tak podkreślane. Nie jest to w ogóle wyczuwane, tak. Tak. I trochę nie rozumiem dlaczego, bo to wprowadza fajny taki metapoziom i myślę, że Sapkowski dużo na tym ugrał i był autentycznie nowatorski, jeżeli o to chodzi. Co nie? Nie wiem, czy na światowym poziomie, ale na polskim na pewno. Mi się wydaje, że dlatego trochę, że przez to, że to już jest tak często w innych dziełach kultury robione w tym momencie, że To by trochę ujmowało. Bo... Może tak, może już w epoce po Shreku jakbyś... A poza tym jeszcze, ja rozumiem to, co Tomek mówisz, ale też zostawiając to, co teraz mówimy, z tym, co mówiliśmy w Gwiezdnych Wojnach, wydaje mi się, że dobrą decyzją jest koniec końców, żeby jednak wybrać, co się chce mieć, tak. a z czegoś zrezygnować i nawet to jest pewnie ze stratą, być może, bo fajnie jakby to było, ale jednak ten serial ma jakiś pomysł na siebie i go realizuje i przynajmniej nie masz takiego wrażenia jak w Gwiezdnych Wojnach, że tam jest wszystko w nim, bo chcieli zmieścić tam strasznie, strasznie dużo. Przez to pewnie, że jak mówię, było jakieś tam wino i tam wszystko, jak oglądaliśmy ten pierwszy ten. Z nim, czy zwróciliście uwagę, co robi Wiedźmin? W sensie, co on robi? Takie just Wiedźmin things. Na przykład zatrzymuje się, jak są dialogi, to on robi rzeczy w trakcie tego. Wstaje, bierze liścia, patrzy się na tego liścia, myje tego liścia w rzece, podchodzi do konia, nie wiem, czy odkłada ten liść, wraca po drugi liść. Zwróciliście uwagę w ogóle, co on robi? Bo przez to, że te dialogi są takie pompatyczne i tam muszą być takie momenty jakby przekazywania władzy w dialogu, czyli że jakaś osoba się odwraca, bo już tam niby kończy rozmowa, ale w tym czasie ta druga osoba o czymś interesuje, więc tam to znowu się odwraca i to takie, no żeby ta dynamika była jakoś zachowana, to oni coś muszą robić, ale oni chyba nie mieli za bardzo pomysłu na to, co oni mają robić w trakcie tego, jak rozmawiają. I tam się naprawdę weird shit dzieje ogólnie, tak w kadrach, jak się zastanowisz, co w tym momencie się dzieje. Mam jeszcze trzeci zarzut do tego serialu, że on się potykał o własne ambicje w sensie mówienia o rasizmie. Bo w ogóle opowiadania Sapkowskiego są głównie o rasizmie, to jest taki główny wątek i opowiadań i książek, co nie? O tym, że rasizm jest zły, co nie? Głównie no, jakby kurde, masz, całe przesłanie Sapkowskiego, jakby, co nie? Geralt jest odmiennym pisanym od wielkiej litery, tak. Nie? I tutaj to nie wybrzmiewa. I kiepsko brzmi, jak Geralt mówi o sobie jako odmieńcu, o mutancie i tak dalej. W pierwszym odcinku, który widziałam, on jest realnie obrzucany rzeczami, kiedy... No, ale to tylko w pierwszym odcinku. No tak. Później to już jest taka trochę wyimaginowana drama Geralta, o której trzeba pamiętać, bo w pierwszym odcinku coś tam się wydarzyło, co nie? Okay. I to kiepsko się sprawdza w przypadku elfów też. Bo te elfy są bardzo zmarginalizowane w tym serialu i nie do końca jest im oddawana sprawiedliwość tego, że te całe powstanie Foruviela to jest, miało swoje polityczne i powody i tak dalej, co nie? Tutaj to jest tak zupełnie na marginesie i no i nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że zabrakło i trochę takiej uwagi, że trochę podkreślenia tego tematu i jednocześnie, trochę przechodząc na mroczną stronę mocy, chciałem powiedzieć, że trochę na niekorzyść mówienia o rasizmie w tym serialu wybrzmiewa to, że jest colorblind obsada. Jakby nie przeszkadza mi to, że są czarnoskórzy aktorzy, ale to bardzo łagodzi wydźwięk w serialu o rasizmie. Nie? W momencie, kiedy ludzie są mega zróżnicowani etnicznie i nikt nie zwraca na to uwagi i w ogóle nie są pomiędzy sobą, nie są skłóceni na tym poziomie, co nie? To w momencie, jak oni nagle zaczynają na maksa dyskryminować Geralta albo elfy, to tak sobie myślisz, tak, no że kurde, dlaczego, co nie? Skoro oni są tacy otwarci i tacy równościowi, skoro nie dostrzegają między sobą różnic, to dlaczego no tak bo, bardzo podkreślają... Nie, no bo w sensie jakby rozumiem, co mówisz na takim poziomie analizy kulturowej, ale w świecie tego serialu
ludzie kontra elfy, kontra Wiedźmin, kontra krasnoludzi, tylko, nie? Tak, że, tylko, że, tak, że rozumiesz, że ważne jest to, że jesteś człowiekiem, bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, i moim jesteś zdaniem, i tak i tak lepszy niż Wiedźmin. I moim zdaniem właśnie w świecie, w którym ludzie, w którym są elfy i krasnoludy i jeszcze Wiedźmini, którzy... No właśnie, właśnie to jest... Że w, ja takim wiem, świecie, że w takim świecie już ludzie nie widzą różnic między sobą i tam czarny człowiek, biały człowiek, to jest ciągle człowiek, więc to jest mój. To jest bardzo fałszywe przesłanie. To jest znaczy, bardzo fałszywe przesłanie, tak, że szowinista jakby staje się mniejszym szowinistą w momencie, kiedy ma to jest w ogóle... czegoś innego, znaczy, wiesz, może bardziej nienawidzi. Ja nie twierdzę, że to jakieś przesłanie, tylko ja to tak rozumiem, że w sensie mi to nie przeszkadza z tego powodu, może tak, że... No, ale nie, no, znaczy właśnie... tak, ja się zgadzam z tym, Tomek, co mówisz, jeżeli to by było inaczej szowinista przedstawione... nienawidzi każdej inności. Nienawidzi właśnie Geralta, nienawidzi niepełnosprawnej Yennefer, która też tam jest pokazana, jak ją poniżają i tak dalej. Nienawidzi krasnoludów, nienawidzi elfów, ale nienawidziłby też czarnych, nienawidziłby też tak, mniejszości znaczy, i tak dalej. Tak. A nie tak, że okej, okay, no dobra, to już akceptuję czarnych, bo mogę nienawidzić elfów, co nie? Nie, jakby, no, tak mi się... Mi się wydaje, że jakby nienawiść wobec elfów jest w tym momencie, jeżeli byśmy tutaj doszukiwali się przesłania, bo wydaje mi się, że po prostu nikt nie usiadł i nad tym nie pomyślał, tak? Nienawiść wobec elfów jest na tyle duża, że pomimo tego, że nienawidzę czarnych, to wolę się zbratać z czarnym i bić elfów. No ale to w takim razie uważam, że ten serial jakoś się powinien do tego odnieść. Tak, nie? No o to mi chodzi, że tutaj pewnie mało w ogóle ja pary to sobie, weszło. Ja to sobie tłumaczę w głowie właśnie w ten sposób, ale nie razem tego przesłania właśnie o to chodzi, że ja się zgadzam z tobą, że po prostu tego nie ma i znowu szkoda, że tego nie ma. I być może byłoby lepiej, jakby to było, no ale szkoda, oni... Szkoda, że tego nie ma, ale też jakby nie chcę się... Kurde, jak to powiedzieć... Nie chcę teraz, żeby to zrozumiało, że staram się jakoś, nie wiem, podkopać twój argument, albo że ten, bo tam nie o to chodzi, nie? Ale sam mówiłeś wcześniej, że nie podoba ci się, że ten serial próbuje być polityczny i że próbuje udawać trochę Grę o Tron, a teraz z kolei mówisz, że ma tego za mało. Nie, no to nie jest polityka, no rasizm to jest, mówię, i opowiadania, i... No ale tak mówisz że zawsze jest rasizm. No tak, ale mówisz, że tych elfach, o tym powstaniu, że tego było ale za mało. To z kolei mi się wydają po prostu, nie, bo nawet nie chodzi mi o to, żeby powstanie było lepiej uzasadnione, tylko żeby w ogóle ta nietolerancja wobec elfów była jakoś bardziej dobitnie pokazana. No właśnie moim zdaniem oni podjęli chyba taką też decyzję, żeby to nie był serial o rasizmie. To jest bardzo zła decyzja, ponieważ Wiedźmin jest opowieścią o rasizmie. Jest nie? O rasizmie, tak. I nietolerancji. Ogólnie. Tak. No nie wiem, no okej. Okay. Tam literalnie Wiedźmin ginie przez rasizm, co nie? Na końcu sagi. Spoilers. Kurde, bo zapomnieliśmy, że gadamy ze spoilerami, no. Już bez przesady. Jeszcze powiedz, kto wygrał drugą wojnę. Wiedźmin ginie w rasistowskim pogromie. No, jeżeli oni chcą być wierni książce, no to jest... Ale w tym względzie nie akurat. Na czym się kończy ten sezon? Jaki to jest jakby moment opowiadań? Bitwa o wzgórzu, na Wzgórzu Sodnym to jest ostatni. Okay. Czyli tak jak opowiadania. To jest ostatni. O, i Wiedźmin znajduje Ciri, tak? Na końcu? Tak, po tej tak, bitwie. Tak, już to jest chyba ostatnia scena. Jest, że ten... I no okej, rozumiem twój argument. I być może faktycznie powinno to być bardziej podkreślone. Może będzie to bardziej podkreślone w kolejnych sezonach, bo oni też, prawda jest taka, że i to jest też trochę odpowiedź na ten zarzut z liniami czasowymi. Oni mieli tu bardzo dużo do zrobienia w tym sezonie, jakby bardzo dużo, tak jak mówisz, potykają się własne ambicje. Mieli bardzo duże ambicje, bo chcieli zrobić tu dwa tomy opowiadań i początek sagi tak naprawdę, bo to jest potrzebne, żeby mieć wszystkie te trzy postacie od początku, więc oni tu musieli strasznie dużo wcisnąć, więc może po prostu już nie było miejsca, nie było takiego oddechu, żeby mówić o tych rzeczach, o których też powinni mówić, a zdecydowali się mówić o nich mało albo wcale, że no nadzieja jest taka, że ten serial złapie oddech w drugim sezonie, bo mówię, ja powtórzę, nie chcę ten, ale wchodzić w to, bo już to powiedziałem, ale powtórzę, że uważam, że przynajmniej te podstawowe składniki... No właśnie tak, ja też chciałbym na koniec powiedzieć, bo tak być może przez to, że stawałem w opozycji do Dominika, to się może wydawać, że mi się nie podoba. Ja się dobrze bawię oglądając go. To jest taka porządna rozrywka, co nie? Że tam siedzę, oglądam, mimo że dokładnie wiem, co się wydarzy, to jestem zainteresowany, jak to przedstawią jakby, co nie? Bardzo mi się podoba właśnie obsada, co nie?
A dodam jeszcze, że, bo to chciałem przez jakiś czas powiedzieć, ale nie będzie pasowało do dyskusji, jak teraz wracamy do rzeczy, które się podobają, że podoba mi się też humor Geralta, że to, tak. O to się trochę bali, że tego nie będzie, tak. ale jest i Cavill to dobrze sprzedaje, jak tam w pierwszym... I tak, i totalnie nie rozumiem, że ludzie mają pretensje, to jest zajebiste, to jest w ogóle mega śmieszne, jego Jest tak, i jak w pierwszym, albo jak w pierwszym odcinku mówi Stregoborowi, tak? Nie. Tak, Stregoborowi, że tam Stregobor mówi o tych tam pannach, które, tych dziewicach, które przyjdą, a on mówi, że tam nie rymuje się. Dobra, że nie powinno się rymować. To jest taki klasyczny Geralt, nie? I tego jest trochę w tym serialu, to jest fajne. Tak, dobra. To tyle. Cześć. Cześć. Pa.